Witajcie, łowcy potworów i demonów. Wybieramy się w celu odbicia doktora Samuela Haydena. Także ruszamy do kompleksu Ark. Jest gdzieś wewnątrz kompleksu. Ten industrialny kampus stanowił kwatery ruchu oporu. No to ciekawe, czego tu znajdziemy. Wieść dla wiernych. Zdrajca Samuel Hayden poległ. Nie ma już Ark. Zdrajca? Z tego co pamiętam, on taki nie był skory do współpracy, zwłaszcza na koniec. Nie jest bezpieczna. Trwa wdrażanie protokołu ewakuacji. Tak przynajmniej kojarzę z poprzedniego z finału ostatniej części, że on tutaj. On niby z nami, ale jednak przeciwko nam. Balistę bo by poprosił. Dobra. Udało się. Że go trafię. Nie udało się. Pozbierajmy pancerz. Ej, kolego. Wow, to było coś nowego. Może jesteście zbyt wielkimi brońmi na takich pokurczy. Trzeba troszeczkę będzie pozwiedzać. O, widzicie? Tewka. Pięknie. Przykrojeni, pokrojeni. A, trafił mnie. Ale się dałem teraz. Wow.
Wtarli się tam jakiś gimbus. Dobra. Gdzieś tutaj będzie można na górę wejść. To się na pewno przyda. O. Jest ich trochę mało, więc... Poszło całkiem, rzekłbym wręcz. No dobra. Może trochę przesadziłem z tym całkiem. Odgórne takie. Udało się. Całkiem było przyjemnie. Uwaga! Nastąpił atak na kwatery Ark. Aha, muszę sobie zeskoczyć, tak? No jak muszę, to muszę, no co? Ten mój ulubieniec musi tu wyłapać. Spacerek tutaj dookoła, nic ciekawego nie ma, więc idziemy zgodnie. Wysprzęgnąć się tutaj z pancerza. Znalazłem sekret, pięknie. Żeton imperatorski, kolejny. Ja mówię, że żeton to są punkty imperatorskie, ale to... Jak dobrze wiecie, przyzwyczajenia z części poprzedniej.
Wow. Mało życia. Nie byłem chyba na to przygotowany. Muszę mi tu życie spaść. Nice. Jakieś tutaj walki, ale to między demonami. Wiadomo, demony lubią ze sobą rywalizować. No o tym chyba wiemy wszyscy, więc... Cieszy mnie ta wiadomość, że Samuel Hayden nie żyje, czy człowiek, do którego my tu tak naprawdę przyszliśmy. Poczuł się amor. Jest mój ulubieniec. I od razu tutaj standardowo. Oddaj trochę życia. Tarcza i wszystko wypadnie z niego, więc... No, tu z niego za dużo nie wypadnie. Ja mam karczę. Wejście do placówki doktora jest zablokowane. Namierzono dwie boczne wieżyczki. Obliczam optymalny tor strzału. Potwierdzam. Możesz używać ich, by oczyścić drogę. Oznaczam je dla ciebie. No chodź. To było szybkie. Nie wyrzutnia. Dobra. Witam po cięciu, od razu z grubym wejściem w akcję. Bo gra oczywiście postanowiła mi się crashować. Trochę zaskoczył mi tutaj.
No i cóż, ruszamy do wież. Wow, to była trochę za mocna broń. Jak na tego, że zimieszka. Zaraz to ja tu zginę. Jest, dawaj, dawaj życie. Poszło. No my sobie jeszcze nie uciekniemy. Może nie wiązkę tu. Dawaj tarczę. Why not? Może się przyda, aczkolwiek uważam, że będę częściej. No i to jest tarcza. Bardzo miło. Myślę, że tutaj to jest taka bardziej adekwatna rzecz. Okej, ale tu by się przydało jeszcze gdzieś skoczyć tak do góry, co nie? Op. Się rozejrzmy. To są wrota naszego ulubionego miejsca. Ajajajajaj. Jeszcze raz. O tej amunicji tutaj co kot napłakał. Dobra. Klucz Slayera mamy. Tak powiem, pierwsze znalezisko. Ale tutaj, jak widzicie, też jest jakieś drugie znalezisko. Aj, coś mi tutaj przeszkodziło w skoku. Jakby Slayer się od czegoś odbił. Pięknie. Ten mój ulubieniec. O. Pięknie. Mamy tu wszystko w tym razie. Ale można by było te wrota zrobić. Tylko tak jak mówię, no. Za wiele ammo to ja nie mam. Kit w to. Tam na mapie zawsze jest trochę amunicji, więc może się uda. Tutaj nie ma nic, nie? Tutaj niczego nie ma. Nawet nie ma sensu kusić losu. A tu jest żyćko.
jak mówiłem, pierwszy od razu, który się tylko napatoczy. W sumie dwóch, dlaczego by nie? Kim ty jesteś? Albo czym? Może lepiej. To z Baron Piekieł, to nie? Wow, 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 to jest naprawdę jak na Łazarski. Dawaj, hamo. Hell yeah. Ale tych, tak muszę tych wielkich. Hell yeah. Dobra, to wychodzi, że to są tyrani, nie baroni. To dla nas nawet lepiej. To może być baron. Tak jest! Wielki śmieciu. Tak, ale to był baron. Dobre. Ty też? A to się robi coraz ciekawiej, widzę w takim przypadku. Bo to są wojownicy zagłady. Ten niemilec wielki, co latał tam na tym. To chciałem. Nie chciałem go spieścić, chciałem go tutaj mieć trochę amunicji. Bo pamiętam, że ten właśnie niemilec bardzo nie lubiał tej broni. Rozsypał się. Myślę, że już mamy trochę luzu. Wow, ale poszło. Jestem zadowolony. Totalnie jestem zadowolony.
wszystko poszło pięknie, elegancko. Także... ja jestem bardzo na tak. Yeah. Sekret? Super. Cheaty. Każdy szanujący się gracz pewnie już go wzdryga, że cheaty tu są. To jest jak najbardziej ukłon w stronę starej gry, tak? Starej gry, no. Doktor Elena Richardson, wpis 002, analiza obiektu. Słuchajmy. Doom Slayer, 24 stycznia 2163 roku. Z pewnością obiekt nie jest demonem. Próbki krwi zebrane podczas wydarzeń na Marsie wskazują na grupę krwi AB RH+. Jest mężczyzną o genomie właściwym dla gatunku ludzkiego. Choć... jego ogromna siła, szybkość i sprawność mogłyby temu przeczyć. W jego krwi znaleziono obce ciała, nieznanego pochodzenia. Jako aktywna członkini społeczności naukowej nie mogę zgodzić się z niektórymi uczonymi, którzy określają go, z braku lepszego określenia, bogiem, aniołem zemsty, niosącym zagładę mającą ocalić ludzkość od grzechów, ale... muszę też przyznać, że moment jego przybycia, pochodzenie wrogów, ogień i siarka towarzyszące trwającemu pandemonium sprawiają, że czasem przestaję ufać naukowej analizie. Dobra, to posłuchaliśmy. Weźmiemy to też. Czego by nie? Sprawdzimy później, jak to działa. To już przesłuchane. Na razie widzicie, puścimy. To chyba nic nie dało. A może i dało? O, to też jest przyjemne. Ale chyba wolę to. Cóż, no tutaj teraz chyba nam... piłujemy. Dobra, hell yeah, do góry. No, tutaj będzie co zbierać. Ale myślę, że to zbieranie zrobimy w kolejnym odcinku. Także ja z wami się żegnam. Dziwne, że ta gra trochę crashuje. Tak nie spodziewałem się tych crashy, no ale no, co ja mogę. Także trzymajcie się i do następnego. Hej!